Cześć robaczki, nowy dzień, nowe możliwości, bardzo dawno mnie tu nie było, będzie mnie na pewno trochę mniej w najbliższym miesiącu pewnie, bo już się zbliża ten magiczny dzień wielkimi krokami, ale dzisiaj chciałam bardzo szybko, bez rozwijania tego tematu nadmiernie, dlatego że są filmy już o tej tematyce u mnie na YouTubie, powiedzieć o 10 podstawowych zasadach diety ketogenicznej. Jednocześnie chciałam podziękować dzisiejszemu sponsorowi naszego filmu, którego już bardzo dobrze znacie, a mianowicie Primabiotic Collagen. Kolagen, z którym współpracuję już bardzo długo, biorę całą ciążę. Oczywiście każdy suplement, który bierzecie w ciąży, należy skonsultować z waszym lekarzem, natomiast jest to oczywiście super produkt nie tylko w ciąży. Generalnie dla każdego, jeżeli trenujecie, to wspomaga regenerację mięśni, poprawia stan naszych włosów, skóry, paznokci, pomaga przy redukcji celulitu, oczywiście jest tylko i wyłącznie uzupełnieniem diety. Mamy tutaj 10 tysięcy mg kolagenu wołowego, 30 shotów w jednym opakowaniu. To są szklane buteleczki, do śniadania wypijacie, zapominacie, macie załatwiony cały dzień. Z kodem ANIAKA10% zawsze macie 10% zniżki na właśnie Primabiotic. Link jest poniżej w opisie filmiku, więc koniecznie korzystajcie. Jest to suplement, chyba jeden jedyny, który jest naprawdę niezmiennie cały czas w mojej kolekcji i w użytkowaniu. Także jeżeli macie ochotę przetestować na sobie, to korzystajcie zarówno z kodu, jak i z linku poniżej. A teraz przechodzimy już do filmu. Ja sobie zrobiłam notatki na telefonie, żeby nie przedłużać tego filmu i niczego nie zapomnieć. 10 zasad diety ketogenicznej. Kolejność jest przypadkowa. Także nie ma tak, że na początku ważniejsze, potem mniej istotne. Jak będzie coś bardzo ważnego, to wam powiem, że to jest mega istotne. Zasada pierwsza. Keto to nie sam boczek i serek mascarpone. Ja wiem, że czasami mam takie wyobrażenie i dostaję nawet takie wiadomości od was, że wy nie lubicie tłuszczu, ale tłuszcz to nie znaczy, że musi coś opływać tłuszczem, że ten boczek musi być taki jak w reklamach z McDonalda, że mascarpone musi być dodawane do wszystkiego. Nie, to może być fajna, gęsto odżywcza sałatka, do której dodacie oliwy z oliwek czy oleju MCT. To ma być zróżnicowana dieta i to nie jest tak, że to musi ociekać takim strasznym tłuszczem, który nam się kojarzy z chorobami, zawałami serca. Nie, ten tłuszcz też musimy wybierać w bardzo świadomy sposób. Punkt drugi. Żeby wejść w stan ketozy, musisz przejść ketoadaptację. Czyli to nie jest tak, że od razu jesteśmy w ketozie. Ketoadaptacja jest bardziej wymagająca. Na ketoadaptacji ta ilość, ten stosunek tłuszczu do białka, do węglowodanów jest dużo większy. Tych węglowodanów się je bardzo mało i ketoadaptacja będzie trwała dla każdej osoby inaczej. Dla jednego będzie tydzień, a dla kogoś innego będzie to 6 tygodni. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej o ketoadaptacji, to zapraszam was do mojego filmu, który dokładnie na tym się skupia. A teraz przechodzimy do zasady numer 3. Po adaptacji możesz eksperymentować z ilością węglowodanów. Czyli to nie jest tak, że po ketoadaptacji jest tak strasznie dużo tych produktów zakazanych i jak zjecie 1/3 banana, to was wyrzuci z ketozy. Tą tolerancję musicie przetestować na sobie i być może tych węglowodanów będziecie mogli jeść dużo więcej niż się spodziewacie, stopniowo po prostu je dodając z dnia na dzień. Zasada czwarta. Dieta ketogeniczna może być różnorodna, wszystko zależy od ciebie, więc to nie jest też tak, że to jest dieta, która jest niedoborowa, bo to jest bardzo popularne słowo, którego się używa w kontekście diety ketogenicznej. Jeżeli będziecie szukać nowych przepisów, jeżeli będziecie eksperymentować, naprawdę w tej diecie niczego nie zabraknie. Zasada piąta. Są różne sposoby mierzenia ciał ketonowych. O mierzeniu ciał ketonowych również jest film. Takie najbardziej podstawowe to są te paski, które możecie dostać w aptece, na które siusiacie, albo glukometr, do którego kupujecie specjalne paski i mierzycie z krwi. Są też, wiem, takie produkty, w które się dmucha. Nigdy tego nie próbowałam. I chyba to jest najdroższe rozwiązanie. Nie ma też takiego obowiązku, że musicie te ketony mierzyć. Oczywiście jest to po prostu na początku bardzo pomocne. Szósta zasada. Nie zaczynaj diety ketogenicznej z dnia na dzień, będąc na wysokich węglach. Zrób to stopniowo. Czyli jeżeli do tej pory byliście na diecie wysokowęglowodanowej, to nie przechodźcie od razu z dnia na dzień na 5% węgli z całego waszego dziennego zapotrzebowania, tylko
Zróbcie to stopniowo. Zróbcie najpierw low carb, dopiero później dietę ketogeniczną. Będzie to na pewno dużo bardziej korzystne i mniej stresujące dla Waszego zdrowia. Siódma zasada. Najbardziej popularny rozkład makroskładników na ketoadaptacji to 5% węglowodanów, 15% białka, 80% tłuszczu. Często pytacie, ale Ania, jak to robisz, jeżeli nie liczysz kalorii? Ja wpisuję jakąkolwiek wartość po prostu kalorii w aplikację i pod koniec dnia patrzę, jak ten rozkład się ma i jak te makroskładniki, jaki ich stosunek jest do siebie, więc nie musicie mieć obliczonego zapotrzebowania, żeby to sobie ogarnąć. Punkt ósmy. Na ketoadaptacji nie liczymy kalorii, najadamy się, to jest mega ważne. Potem, mimo że ja nie jestem zwolennikiem, jeżeli chcecie je liczyć, to jak najbardziej możecie to robić, natomiast na ketoadaptacji się najadamy. Nie chcemy doprowadzić do tego, żeby mieć grypę ketogeniczną, czy żeby się źle czuć, więc na ketoadaptacji olejcie liczenie kalorii i na pewno jakieś obcinanie tych kalorii. Punkt dziewiąty. Unikaj słodzików na ketoadaptacji. Wiem, że słodziki są popularne, sama ich używam w wielu przepisach, natomiast na ketoadaptacji one mogą być troszeczkę utrudniające cały proces, więc ja bym ich unikała. I punkt dziesiąty, zasada dziesiąta. Dieta keto nie jest dla każdego i to nie jest kwestia diety ketogenicznej, tylko generalnie każdej diety, każdy musi znaleźć dietę odpowiednią dla siebie, taką, którą będzie w stanie utrzymać. Jeżeli od razu wiesz, że ta dieta nie będzie dla ciebie długoterminowo, że będzie tylko na przykład na tydzień czy dwa, nie ma sensu się za nią zabierać, możecie dużo o niej przeczytać już, dużo filmików obejrzeć, więc będziecie w stanie świadomie zdecydować, czy jesteście w stanie na tej diecie być przez dłuższy okres czasu lub na przykład tak jak ja, na stałe. Mam nadzieję, że ten film był dla Was pomocny. Jeżeli tak, to zapraszam Was teraz do kolejnego filmu z Keto Jadłospisem. Na dzisiaj to już wszystko i zdrowego odchudzania. Życzę Wam Ania. Na razie, cześć!